Czy masz świadomość? Współczesna wiedza naukowa na temat mechanizmów i skutków bezpośredniego i pośredniego oddziaływania pola elektromagnetycznego, częstotliwości radiowych przekonująco dokumentuje, że PEM, promieniowanie elektromagnetyczne, o poziomie niższym od limitów określonych w przedmiotowym rozporządzeniu, powoduje zróżnicowane zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. To był fragment rezolucji Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych, a z tej strony wita Państwa Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan doktor nauk medycznych Piotr Politański, który aktualnie jest kierownikiem Zakładu Zagrożeń Elektromagnetycznych w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. W latach 2019-2020 pracował równocześnie jako główny specjalista do spraw pola elektromagnetycznego w Ministerstwie Klimatu. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, panie Rafale, dzień dobry państwu. Panie Piotrze, dzisiaj temat myślę, że dla przeciętnego słuchacza będzie sporym wyzwaniem, ale postaramy się go, mam nadzieję, uczytelnić. Pierwsze pytanie, elektrosmog to potoczna nazwa na pola elektromagnetyczne. Dlaczego obywatel powinien interesować się elektrosmogiem? Jakie są jego źródła? We wstępie chciałbym zauważyć, że ja się bardzo mocno odżegnuję od tego sformułowania elektrosmog i ja wolę pozostawać przy formie pola elektromagnetyczne. Elektrosmog jest z założenia kojarzony zupełnie i całkowicie negatywnie. Natomiast o polach elektromagnetycznych my niestety jeszcze nie mamy takiej wiedzy, która może powiedzieć, że z całą pewnością są bardzo szkodliwe. W związku z tym proponuję nie używać tego sformułowania i nie mówić, że elektrosmog jest potoczną nazwą pól elektromagnetycznych. Nie jest. To jest sformułowanie wymyślone i używane głównie przez osoby, które próbują zrobić z pól elektromagnetycznych czynnik, który jest bardzo szkodliwy, czy w takim świetle je przedstawić, czyli jako czynnik bardzo szkodliwy, wyłącznie szkodliwy, i taki, którego chcielibyśmy w ogóle nie mieć wokół nas. Proszę Państwa, to nie jest tak. My chcemy mieć wokół nas pola elektromagnetyczne. Nie jesteśmy w stanie, wydaje mi się, pozbawić się elektryfikacji. Nie jesteśmy w stanie odciąć się od zasilania naszych urządzeń domowych, telewizorów, komputerów, różnych innych rzeczy. Żadne z nas w chwili obecnej prawdopodobnie nie pozbędzie się komórki, ponieważ przez taką komórkę może wezwać szybko na przykład pogotowie do chorej osoby. W związku z tym, a to są rzeczy, które wykorzystują pola elektromagnetyczne, bez pól nie mielibyśmy tych urządzeń, które, nie oszukujmy się, są jakimiś dobrodziejstwami cywilizacji. Wiadomo, że może za tym iść jakiś koszt, również koszt cywilizacyjny, ale no cóż, jak wszystko, co mamy wokół siebie, ponosimy koszty. Płacimy za energię elektryczną, płacimy jakiś koszt również tego, że jesteśmy w stanie, tak jak powiedziałem, wezwać szybko pogotowie do chorej osoby. Więc pola elektromagnetyczne, dlaczego przeciętny obywatel powinien być nimi ewentualnie zainteresowany? Ponieważ są wszędzie wokół nas. Tak jak powiedziałem Państwu, są tym medium, które jest konieczne do tego, żeby telefon komórkowy funkcjonował. Są medium, które występuje wokół nas, ponieważ mamy telewizor podłączony do sieci energetycznej. Widzimy wokół nas te linie energetyczne na wysokich słupach, którymi właśnie prąd do nas dopływa, do naszych domów. I nie wiadomo tak do końca, na ile i czy zupełnie są one bezpieczne. I to jest powód zainteresowania, żeby ewentualnie dowiadywać się o nich jak najwięcej, analizować to, co się w związku z nimi dzieje i dowiadywać się, czy i w jakim zakresie są bezpieczne, ewentualnie również minimalizować zagrożenie z nich wypływające. Ja zacytowałem na wstępie naszej rozmowy fragment rezolucji Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych. Jakby pan mógł powiedzieć,
czego dotyczy w całości ta rezolucja, którą jakiś czas temu publikowaliśmy również na łamach Tygodnika Spraw Obywatelskich? No właśnie. Oczywiście. Na przełomie do roku 2019 i 2020, właśnie 1 stycznia roku 2020, zaczęły w Polsce obowiązywać nowe przepisy dotyczące pól elektromagnetycznych, ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi. Ponieważ, tak jak powiedziałem, jest to czynnik nie do końca rozpoznany, nie do końca zbadany, nie wiemy o nim jeszcze wszystkiego. A zmiany, które nastąpiły w środowisku, są zmianami dość drastycznymi. Otóż poziomy dopuszczalne pola elektromagnetycznego w niektórych zakresach częstotliwości zostały zwiększone aż prawie stukrotnie. Wydawało się i wydaje nam się nadal w gronie Towarzystwa Badań Radiacyjnych, że ta zmiana była zmianą niecałkiem racjonalną. Zmiana była praktycznie wymuszona tym, że w Polsce planowano wdrożyć system sieci 5G tak zwany, czyli telefonię komórkową najnowszej generacji, i operatorzy bronili się przed jej wdrożeniem, uważali, że nie ma możliwości wdrożenia sieci 5G bez zliberalizowania poziomów dopuszczalnych. Mówili, że taką retorykę prowadzili operatorzy, że w tym momencie nie ma, to są tak wysokie poziomy już w tym momencie pól na terenie gruntu, w miejscach dostępnych dla ludności, że nie mają możliwości dołożenia żadnych dodatkowych urządzeń, żadnych dodatkowych nadajników i są o tym ograniczeni. Ta retoryka mogła mieć jakieś podstawy. My nie broniliśmy się zupełnie przed tym, żeby podnieść poziomy dopuszczalne, natomiast podniesienie aż stukrotne wydawało się po prostu nieracjonalne. I głównie o tym mówi ta rezolucja. Mówi o tym, że powinno się troszkę bardziej pracować inżyniersko, troszkę lepiej być może planować sieci, niż po prostu podnosić poziomy dopuszczalne pola elektromagnetycznego, ponieważ my nie wiemy, jak zadziałają pola elektromagnetyczne działające na ludzi, jeżeli będą one miały tak wysokie poziomy, jakie są w tym momencie dopuszczalne. Twórcy tych przepisów i osoby, które je wdrażały, broniły się z kolei takim argumentem, że na całym świecie, czy może nie na całym świecie, ale w większości tak zwanego cywilizowanego świata, czyli Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych, te wprowadzane u nas przepisy obowiązują już od dawna i nie są one w żaden sposób, nie ma żadnych dowodów na to, żeby były one szkodliwe. Że ludzie, którzy mieszkają przy takich samych istniejących przepisach na Zachodzie tak zwanym, nie są bardziej chorzy niż my, nie ma żadnych dowodów na to, żeby tego typu wartości szkodziły w jakikolwiek sposób. No, tylko że tu jest pewien błąd logiczny w rozumowaniu, mimo tego, że poziomy dopuszczalne były bardzo wysokie, dużo wyższe niż u nas, tak jak mówię, stukrotnie wyższe niż u nas, jednocześnie nie występowały one. Ekspozycja w całej Europie, mimo tego, że u nas przepisy były ostrzejsze, była na zbliżonym poziomie. Nigdzie nie było to więcej niż około 1-2, sporadycznie 3-4 volty na metr. W Polsce Państwowy Instytut Łączności wykonał bardzo szeroko zakrojone badania. To były badania w około 5000 punktów pomiarowych. I to w takich miejscach, których podejrzewano, że może już wystąpić przekroczenie. I w tych miejscach w jednym dosłownie punkcie stwierdzono przekroczenie, a w 25 potencjalną możliwość tego, że ono wystąpi. To jest niecałe 0,5% przypadków, proszę Państwa. To jest taka skala, którą naprawdę można zniwelować odrobinę lepszym zaprojektowaniem sieci czy wyniesieniem anteny o 3 metry wyżej. W związku z tym, i takie poziomy, czyli te 7 V na metr obowiązujące wcześniej, nie były przekraczane w Polsce. Tak jak powiedziałem, na całym świecie były zupełnie analogiczne do polskich poziomy, czyli nie było również przekroczeń 5, 6, 7 V. Sporadycznie zdarzało się gdzieś w miejscach, gdzie właściwie nie przebywali ludzie, że było tam 11 czy 12 V zmierzone. Podaję z pamięci przykład na przykład Francji. W związku z tym powiedzenie, że
na całym świecie są takie same, jak u nas są obecnie wprowadzone poziomy dopuszczalne i nie ma żadnych szkodliwości, no to ja z tym byłbym ostrożny, ponieważ nie ma naprawdę żadnych dowodów epidemiologicznych, nie było ludzi, którzy byliby eksponowani na tak duże poziomy. A to, co u nas się stało, niestety, można powiedzieć tak nieładnie, a nie mówiłem, ponieważ wprowadzenie wyższych poziomów, my mieliśmy nadzieję, że operatorzy będą rzeczywiście zagęszczać sieć. Zagęszczenie sieci, zrobienie małych komórek jest rzeczą dużo lepszą z punktu widzenia propagacji sygnału, czyli rozchodzenia się pól od tej stacji, od tej anteny nadawczej do odbiornika, którym jest nasz telefon komórkowy. Ponieważ im większy dystans, tym więcej, tym trudniej jest dostarczyć ten sygnał od operatora. No, w związku z tym, jeżeli stacje byłyby małe, mogłyby emitować małą moc, być blisko nas, nasz telefon również wtedy nie musiałby bardzo mocno pracować i emitować bardzo silnego sygnału. Tymczasem operatorzy zamiast zagęszczać sieć w tej chwili wzmacniają tylko moc tych stacji bazowych, które są już obecnie funkcjonujące. Przepraszam, powiedziałem tylko, to jest trochę przesada. Natomiast jest to bardzo znaczący odsetek działania operatorów, czyli wzmacnianie mocy już emitowanej ze stacji bazowych. Widziałem takie zgłoszenia, w których moc była zwiększona 10-krotnie po prostu. A z czego to tak wynika? Czy że tutaj korporacje telekomunikacyjne właśnie na to parły i teraz to rozumiesz, że to są oszczędności? Nie. Koncerny telekomunikacyjne starają się zapewnić nam jak najlepszą łączność. W tym momencie w Polsce były jeszcze takie miejsca, są nadal takie miejsca, w których łączność tak zwana 4G, czyli to ten sygnał LTE, jest jeszcze bardzo słaby. 4G jest podstawowym pasmem wykorzystywanym w tej chwili przez operatorów do tego, żeby dostarczać dane mobilne, czyli na tak zwany internet do docelowego użytkownika. No w dobie pandemii, nie oszukujmy się, bardzo dużo aktywności przeniosło się do internetu. Praca zdalna, szkoła zdalna, łączność bezprzewodowa, no właśnie, przepraszam, nie bezprzewodowa, łączność z internetem była warunkiem koniecznym. Najprościej było go dostarczyć w te miejsca, do których dotychczas nie sięgał, zwiększając moc nadajnika. W tym momencie sygnał, który wcześniej nie sięgał, w tej chwili sięga. Poza tym im wyższa moc nadajnika, tym większa, to jest trochę przesada to, co mówię w tej chwili, ale nieduża, w pewnym stopniu ma to rację bytu. Im większa jest moc nadajnika, tym więcej też jesteśmy w stanie przesłać danych. Oczywiście tu jest ograniczenie i ograniczenie nie tylko mocowe, ale również moc sprzyja temu, żeby przesłać więcej danych. W związku z tym można było w ten sposób zapewnić nieco większą przepustowość i nieco większe pokrycie. Można było to też zapewnić przez dostarczanie sygnału światłowodowego w różne miejsca. Natomiast no, ta opcja została wybrana jako najszybsza i najłatwiejsza właściwie w zastosowaniu. A ponieważ nie było już ograniczenia dotychczasowych 7 V na metr w środowisku, w miejscach dostępnych dla ludności, można było sobie pozwolić na to, żeby moc nadajnika zwiększyć 10-krotnie, sięgając trochę dalej zawsze. No dobrze, a wracając do tej rezolucji, ona jest sygnowana przez ekspertów, również przez pana z Towarzystwa Badań Radiacyjnych. Myślę, że nie wiem, takie organizacje społeczne, pozarządowe jak, nie wiem, Wielka Rugiesa Świątecznej Pomocy czy Polski Czerwony Krzyż są znane Polakom, natomiast Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych myślę, że nie. Jaka jest wiarygodność, panie doktorze, tej instytucji? No to jaka jest wiarygodność, to chyba nie mnie należałoby pytać, ponieważ ja jestem członkiem tej instytucji. Jest to towarzystwo naukowe, to jest towarzystwo międzyinstytucjonalne zrzeszające po prostu naukowców, którzy zajmują się tą tematyką, czyli tematyką badań radiacyjnych. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że właściwie pola elektromagnetyczne w tym towarzystwie to jest no może 10-15% osób zaangażowanych w nim, czy będących jego członkami. Większość członków zajmuje się promieniowaniem jonizującym. Natomiast pole elektromagnetyczne, jak mówię, jest dość niszowe. Natomiast towarzystwo zrzesza
No, nie powiem, że praktycznie wszystkie osoby zajmujące się zawodowo w Polsce jakimś działaniem ochroną przed polami elektromagnetycznymi, ale niewiele jest takich osób, których nie zrzesza. Więc no wydaje dobrze, się, że jego wiarygodność jest dość duża, ponieważ tutaj my nie bierzemy żadnych pieniędzy od nikogo. Towarzystwo utrzymuje się ze składek i ewentualnie z organizacji konferencji, szkoleń, które, za które bierze jakieś opłaty i te opłaty ewentualnie mogą wypracowywać zysk. Jest towarzystwem pożytku publicznego, organizacją pożytku publicznego, więc ewentualnie również z 1% państwa podatków troszeczkę się próbujemy utrzymywać i to jest wszystko. Rezolucja odwołuje się do zasady ostrożności. Co to za zasada? O co w niej chodzi? Ja już kilkukrotnie powiedziałem, że my nie do końca wiemy, w jaki sposób pole oddziałuje. I to jest podstawowy przyczynek do tego, żeby taką zasadę zastosować. Otóż ta zasada mówi o tym, że jeżeli jest jakiś czynnik, który jest nie do końca dobrze rozpoznany, to należy podejrzewać go o to, że jest jak najgorszy i stosować takie przepisy, żeby jak najbardziej przed nim chronić. Mniej więcej tak działo się dotychczas, czyli do roku 2020. 7 V na metr w środowisku komunalnym wydawało się zupełnie dobrze ograniczającą wartością. W tej chwili chronimy obywateli głównie przed skutkami termicznymi. Skutki termiczne są dobrze rozpoznane, dobrze udokumentowane. Polegają na tym, że jeżeli dostarczymy do organizmu odpowiednio dużej energii, to on się ogrzeje. Przykład tego typu zastosowania pola elektromagnetycznego macie Państwo w swoich domach, w kuchenkach mikrofalowych. One bezpośrednio stosują dokładnie te zasady ogrzewania przy pomocy pola elektromagnetycznego. Również są znane zastosowania medyczne tego rodzaju działania pól, czyli diatermie fizjoterapeutyczne, diatermie krótkofalowe czy mikrofalowe. Pacjent idzie na zabieg i przy pomocy pola elektromagnetycznego są ogrzewane tkanki jego ciała, na przykład zabieg na kolano czy na kręgosłup czy na różne inne fragmenty, organy naszego ciała. Także to działanie jest dość dobrze rozpoznane i udokumentowane. Natomiast działanie nietermiczne, czyli działanie niskich pól, które mogą zadziałać długofalowo, ale my nie do końca jeszcze wiemy w jaki sposób. No i tu jest problem, ponieważ nie wiemy. Natomiast Unia Europejska zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie do stosowania zasady ostrożności, więc również my jesteśmy zobowiązani do jej stosowania. Rekomendacja unijna, na podstawie której zostały wdrożone w Polsce przepisy, mówi wręcz o tym, że nie chroni przed wszystkimi zagrożeniami. U nas troszkę zapomniano o tym wspomnieć. Na przykład, proszę Państwa, no, taki kolejny przykład z życia wzięty. Większość urządzeń elektronicznych jest badana na odporność, tak zwaną elektromagnetyczną. Badana jest z reguły do wysokości, do wielkości natężenia pola elektrycznego 3 V na metr, 10 V na metr, to jest już podwyższona odporność urządzenia medyczne do 30 V na metr. W tej chwili w Polsce w niektórych częstotliwościach jest dozwolone 60 V na metr. I tak naprawdę nikt nie wie, póki nie będziemy mieć przykładów działania tak wysokich pól na elektronikę, w jaki sposób ona się zachowa. W związku z tym, czy na przykład nasz samochód, który wjedzie gdzieś w wiązkę stacji bazowej, nie zacznie zachowywać się dziwnie. Nie zgaśnie nim na przykład silnik, ponieważ dostanie impuls elektromagnetyczny, który spowoduje coś. Czy nie włączy znienacka kierunkowskazu i nie udamy, że skręcamy, mimo tego, że planujemy pojechać prosto. Czy właśnie ten kierunkowskaz może się nie włączy i w chwili, kiedy będziemy skręcać, narazimy kogoś narazimy my się i kogoś na kolizję z nami. Więc rozruszniki serca, coś co teoretycznie, co praktycznie powinno być bardzo odporne, co powinno nie być zaburzane przez żadne pola elektromagnetyczne, no przy 60 V na metr dopuszczonych w tej chwili w środowisku nie mamy gwarancji,
po prostu, że te rozruszniki serca nie będą zachowywać się w jakiś inny sposób niż powinny. W związku z tym tu jest ta zasada ostrożności, mówi nam, że jeżeli nie wiemy, to starajmy się być jak najostrożniejsi, czyli wprowadzajmy takie przepisy, żeby na pewno nie zrobić, żeby starać się, może nie na pewno, bo nadal nie wiemy, może te przepisy dużo, dużo niższe nadal nie są zupełnie bezpieczne, ale starajmy się wprowadzić je tak nisko, jak jest to racjonalnie możliwe. To druga zasada jeszcze, o której panie Rafale nie wspomniał, tak zwana zasada ALARA, as low as reasonable achievable, czyli tak nisko, jak to jest rozsądnie osiągalne. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. No dobrze, a właściwie też w tej rezolucji czytamy, że jej autorzy rekomendują prowadzenie badań nad polami elektromagnetycznymi. Czy to się w tej chwili dzieje w naszym kraju? Panie Rafale, no, pracuję w Instytucie Medycyny Pracy, w komórce zajmującej się badaniem pól elektromagnetycznych. Pracuję w tym miejscu od prawie 25 lat. I przez tych 25 lat nie czułem się ani przez chwilę jakby niezajęty czymś czy bezrobotny w związku z tym. I nie jest to jedyna placówka, która zajmuje się badaniem tego typu pól. Jest Centralny Instytut Ochrony Pracy, są uniwersytety techniczne, czy Politechnika Wrocławska, czy inne miejsca, w których zajmujemy się badaniem właśnie pól elektromagnetycznych, więc to nie jest tak, że nic się nie robi w tym zakresie. Natomiast skala tego, co można zrobić, jest zależna no, głównie od finansowania. Nie oszukujmy się, jeżeli nie mamy dotacji, rozsądnej dotacji na badania w tym zakresie, no to nie zrobimy badania szeroko zakrojonego, na przykład epidemiologicznego, ponieważ jest to niemożliwe, bo takie badanie siłą rzeczy musi kosztować. Więc coś się robi, cały czas jakieś badania są robione, natomiast no, skala. Czyli rozumiem, że nie jest to wystarczające. Dobrze, a czego pana zdaniem obywatele powinni oczekiwać od władz państwowych w temacie, o którym rozmawiamy? Racjonalnej polityki, która będzie chronić zdrowie obywateli, również zdrowie długofalowe, no bo to jest chyba najważniejszy problem. Ja jeszcze chciałbym podkreślić i zauważyć jedno, że proszę Państwa, no, tak jak mówię, my mało jeszcze wiemy o polach elektromagnetycznych. To jest temat stosunkowo nowy. Poza tym temat taki, który cały czas się rozwija i troszeczkę wydaje się, że nauka, badania nie są w stanie nadążyć. Pola czy sieci 5G, które w tym momencie są wprowadzane, badań tego, jaka jest ewentualnie szkodliwość tych sieci, nie ma, nie było, nie były w zasadzie robione, nie były popełniane. My możemy domniemywać, możemy coś rozciągać z innych częstotliwości, wyciągać pewne wnioski, próbować coś zrobić z podczerwienią, która jest wyższymi częstotliwościami, a która jest już dość dobrze rozpoznana. Natomiast cały czas jeszcze bardzo dużo nie wiemy. Problem polega na tym, że nawet jeżeli ja przeprowadzę jakieś badanie, które będzie badaniem nawet szeroko zakrojonym, to badanie będzie dotyczyło poprzedniej najczęściej, nazwijmy to, generacji telefonii komórkowej, bo taka ona była. Badanie było bardzo duże, z badanie międzynarodowe Interphone, które weryfikowało to, jak szkodliwe są telefony komórkowe, takie osobiste telefony komórkowe, które trzymamy w rękach, kiedy rozmawiamy przez nie. Tylko że w tej chwili my nie używamy już telefonów komórkowych drugiej generacji, praktycznie nie używamy, bo łączność jest realizowana po 3G co najmniej, łączność bezprzewodowa, czy łączność przesył danych po 4G, w tej chwili szykuje się już, no, jest powoli wdrażane do 5G. Więc nawet jeżeli mamy jakieś dane na temat ewentualnych szkodliwości, to właściwie na wejściu one są danymi przestarzałymi, bo badania nie nadążają za rozwojem technologii. Technologie są wdrażane, a dopiero potem są realizowane badania tego, co się dzieje, co wynika z tego narażenia.
Kolejna rzecz, dlaczego takie badania są bardzo trudne do przeprowadzenia. Proszę Państwa, kilkanaście lat temu, kilkadziesiąt, przed rokiem 2000 w instytucie były przeprowadzone badania eksperymentalne, w ramach których sprawdzano, co się dzieje przy narażeniu na telefon komórkowy, jak się zmieniają pewne parametry fizjologiczne. Pacjent, który przechodził i był poddawany takiemu badaniu, był zobowiązany, żeby tydzień przed badaniem nie rozmawiać, nie używać telefonu komórkowego. No i ja przepraszam, ale w dzisiejszych czasach znalezienie takiej grupy osób, które tydzień przed badaniem nie używają telefonu komórkowego, ja nie podjąłbym się chyba już w tej chwili kogoś takiego znaleźć. Do tego, jeżeli będę miał grupy osób i będę próbował zbadać, w jaki sposób pole elektromagnetyczne działa, czyli jeżeli jest silniejsze, to działa bardziej, jeżeli jest słabsze, działa mniej. Ja, proszę Państwa, nie mam do tego żadnej, nie jestem w stanie znaleźć grupy kontrolnej takiej, która byłaby nieeksponowana w ogóle na pola, czy byłaby eksponowana w sposób jak najmniejszy. Jeżeli ktoś nawet mieszka na tak zwanej głębokiej wsi, gdzie jest daleko od wszystkich nadajników komórkowych, czyli nie podlega narażeniu od stacji bazowej, czy podlega temu narażeniu minimalnemu, to z kolei jeżeli będzie rozmawiał przez telefon, to jego telefon, żeby się połączyć z tą daleką stacją bazową, będzie nadawał z dość dużą mocą. W związku z tym ta osoba będzie też narażona na dość silne pola od telefonu. Jeżeli będzie mieszkać w mieście, od telefonu za to będzie malutko, natomiast od stacji bazowej no coś więcej, nie wiem ile więcej, ale na pewno coś więcej. Więc znalezienie grupy kontrolnej, nieeksponowanej, no ja się już nie podejmuję. Także te badania siłą rzeczy są badaniami bardzo trudnymi. Raz ze względu na rozwój technologiczny, dwa ze względu na to, że ekspozycja jest właściwie wszechobecna w tej chwili. Dobrze, przedostatnie pytanie. W rezolucji pojawia się taka informacja, że poprzednie limity pól elektromagnetycznych dawały nam ochronę przed wszystkimi rodzajami zagrożeń elektromagnetycznych. A aktualne limity zapewniają ochronę jedynie przed zagrożeniami termicznymi. Pan już trochę o tym wspominał, ale jakby pan to mógł rozwinąć. O co tutaj chodzi? Właściwie wyszedłem przed szereg i już troszeczkę odpowiedziałem na to pytanie. Dokładnie o to, o czym chwilę wcześniej już wspominałem Państwu, czyli mamy pewne dobrze udokumentowane efekty termiczne, czyli ogrzewanie tkanek, i przed tym rodzajem zagrożeń wartość obecnie obowiązująca chroni całkiem skutecznie, natomiast nie chroni przed innymi zagrożeniami, nawet tak zwanymi pośrednimi, czy tak zwanymi długofalowymi, o których my jeszcze nie wiemy, ponieważ nie jesteśmy w stanie ich jeszcze dobrze przebadać, przeanalizować. Ponieważ jeżeli nie mamy populacji, która jest eksponowana na pola rzędu 60 V, no to nie możemy powiedzieć, jak ona reaguje na taką ekspozycję, tak? To naturalne chyba. Więc przed skutkami pośrednimi czy skutkami długofalowymi te obecnie obowiązujące przepisy chronią dość słabo, wydaje się. No dobrze, i ostatnie pytanie, co my, obywatele, możemy zrobić, żeby ograniczyć wpływ pól elektromagnetycznych na nasze zdrowie i zdrowie naszych rodzin, bliskich? Trudne pytanie, panie Rafale. Możemy próbować minimalizować ekspozycję na pola elektromagnetyczne. Jeżeli państwo macie możliwość podłączenia się do sieci nie bezprzewodowej, czyli do sieci przewodowej, na przykład do światłowodu, czyli przy pomocy światłowodu na przykład doprowadzić internet do siebie, do mieszkań, polecam. Jest to na pewno lepsze rozwiązanie, już nie mówiąc o prędkości transferu, ale na pewno lepsze z punktu widzenia narażenia na pola elektromagnetyczne. Jeżeli nie używamy urządzeń bezprzewodowych, starajmy się, o ile to możliwe, je wyłączać, przestawiać gdzieś. Przestawienie w tryb samolotowy jest słabym rozwiązaniem, bo nigdy nie wiemy, czy nie przyjdzie do nas jakiś rozpaczliwy, konieczny telefon w środku nocy, prawda? Po to mamy telefony komórkowe właśnie, żeby one odbierały połączenia. Możemy minimalizować nasze narażenie na przykład na telefon komórkowy, odsuwając go od siebie. Pamiętajmy, odległość jest zawsze dobra.
Czyli jeżeli rozmawiam przez telefon komórkowy w domu, czy gdziekolwiek właściwie, jest taka możliwość, wyciągnięta ręka i tryb głośno mówiący. Ewentualnie zestaw słuchawkowy. Każdy sposób na odsunięcie tego telefonu komórkowego od siebie jest dobry. Komputery podobnie. Raczej starajmy się przewodowo niż bezprzewodowo. Proszę Państwa, ja powtórzę, my nie wiemy, czy to jest bardzo mocno szkodliwe, czy to w ogóle jest jakoś szkodliwe. Możliwe, że próg oddziaływania, który jest szkodliwy, jest tak wysoko postawiony, że nic tam się nie zadzieje. Są badania, które mówią o bardzo, bardzo niskich poziomach, które już skutkują działaniem biologicznym, tylko że to są poziomy kilkakrotnie niższe od tego, co jest w tej chwili już tłem elektromagnetycznym, nawet tłem, powiem, chciałbym, że na wsiach, czyli tam, gdzie jesteśmy daleko od stacji bazowych. Natomiast no, jakoś populacja żyje. Organizmy ludzkie mają możliwości adaptacyjne, mają możliwości obronne przed różnymi czynnikami, różnymi zagrożeniami, również przed polami elektromagnetycznymi. Jeden z bardziej znanych jako szkodliwe czynników, czyli promieniowanie jonizujące, to też nie jest tak zupełnie pewne, że nie ma tam jakiegoś efektu progowego, czyli że dla małych dawek ono nie jest wręcz potrzebne, takie promieniowanie. Mimo tego, że powoduje pewne działania biologiczne, to organizmy ludzkie znakomicie sobie z tym działaniem potrafią poradzić i mimo tego, że coś się zadziało nie najlepszego, mimo tego sobie znakomicie z tym żyć. W związku z tym próbujmy ograniczać o tyle, o ile to jest możliwe, o tyle, o ile to jest rozsądne. Ta zasada alara mnie się naprawdę, proszę Państwa, bardzo podoba, tak mało, jak jest to rozsądnie osiągalne. A to jeszcze dopytam, bo jest też nasze środowisko pracy, czy miejsca pracy, czy tutaj jakoś oprócz tych zaleceń, nie wiem, też powinniśmy na coś szczególnie jako pracownicy, nie wiem, też pracodawcy zwracać uwagę. Proszę Państwa, w środowisku pracy istnieją przepisy, które są zupełnie niezależne od środowiska komunalnego. Przepisy, które obowiązują, nowe przepisy, które w Polsce obowiązują od roku 2016, które harmonizują przepisy polskie z dyrektywą, obowiązującą dyrektywą unijną. I w środowisku pracy w zasadzie nasze służby BHP powinny się dość profesjonalnie zająć tym, czy i w jakim stopniu jesteśmy na pola elektromagnetyczne narażeni. Owszem, obecna zmiana przepisów środowiskowych niesie pewne zagrożenie dla środowiska pracy również, ponieważ w środowisku pracy my zwracamy już uwagę na te zagrożenia pośrednie, czyli tam od 7 V na metr nadal jest środowisko kontrolowane i nie można w nim przebywać bez specjalnych warunków narażenia, czyli trzeba być poinformowanym o tym, że się wchodzi w pola elektromagnetyczne, ewentualnie przejść badania lekarskie, ponieważ pracodawca nie wie, czy my możemy w takie pola wejść, nie, to wie tylko lekarz medycyny pracy, więc w ramach badania przeprowadzonego przez lekarza medycyny pracy on podejmuje decyzję, czy pracownikowi w polach wolno być, czy mu nie wolno w tych polach być. No, natomiast w tej chwili z zewnątrz wprowadzamy czasami pewne, czy możemy, może dojść do takiej sytuacji, że z zewnątrz, z właśnie na przykład stacji bazowej postawionej po drugiej stronie ulicy, do naszego zakładu pracy będzie wprowadzone zagrożenie, jakim jest pole elektromagnetyczne, które nie będzie ocenione przez pracodawcę, bo on nie wie o tym, że jest wprowadzone. Takie zagrożenie jest i tu na to ewentualnie bym zwrócił uwagę, pracując, czy nie macie Państwo, jeżeli nie macie już czynnika szkodliwego, jakim jest pole elektromagnetyczne w swojej, powiedzmy, ocenie ryzyka, to sprawdziłbym, rozejrzał się, czy nie mamy gdzieś bardzo blisko zakładu pracy, stacji bazowych, bo może wypadałoby jednak przynajmniej zorientować się, jakie są pomiary wykonane przy tej stacji bazowej i czy jest szansa, że ona wnosi coś do naszego zakładu pracy, czy niekoniecznie. A czy to też dotyczy no nie wysokich, nie tylko wysokich masztów, ale też takich anten, które no dość powszechnie zaczynają gościć na dachach, szczególnie w centrach dużych miast?
Proszę Państwa, to dotyczy każdej anteny de facto stacji bazowej, natomiast jeżeli ona będzie dobrze zaprojektowana i dobrze, powiedzmy, zawieszona, to jest szansa, że nie będzie stanowiła problemu. Ja sam realizowałem pomiary anteny, która była powieszona tuż za oknem, pod którym ludzie siedzieli przy biurku, natomiast ona, że tak powiem, emitowała pole na zewnątrz, a nie w stronę tego okna, bo to zresztą nie miałoby specjalnego sensu. I w tym pomieszczeniu biurowym było zupełnie przyzwoicie. Natomiast tak, no, dotyczy to de facto każdej anteny. Jeżeli taka antena patrzy na nas, to no, można byłoby się zainteresować tym, co ona z siebie emituje. I no, przy każdej zmianie emisji z stacji bazowej operator ma obowiązek wykonać pomiary, więc można byłoby zapytać o jakieś ostatnio wykonywane pomiary w tej okolicy. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był dr Piotr Politański z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Dziękuję Panie Piotrze za rozmowę. Dziękuję Panie Rafale, dziękuję Państwu, do widzenia. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Zachęcam do odsłuchania kolejnego odcinka podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Dziękuję. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!